Cześć, witam serdecznie z tej strony Konti i takie krótkie info, z jednej strony ciekawe, z drugiej strony dla niektórych dość kontrowersyjne dotyczące Las Epoka. E i jakiś taki pomysł wpadli na to, żeby, chyba jest to spowodowane tym, że po prostu ekonomia na Merchants Guildzie została rozklekotana, więc twórcy Last Epoch, czyli Eleventh Hour Games, stwierdziło, że będzie miało taki mid-reset, że tak powiem, czyli w trakcie cyklu będzie reset i nowy event, czyli Imperial Uprising, które tu widzicie na załączonym obrazku. Będzie to taki tematyczny event dotyczący Yy, ogólnie szkieletów i tego całego imperialnego powstania, czyli tego <laughs> emperora, tego imperatora, którego tam gdzieś spotykamy w trakcie fabuły. Yy, więc ogólnie rzecz biorąc, będzie on trwał miesiąc od 19 września do 20 października i będzie można sobie jakby, jak ktoś będzie miał oczywiście ochotę, bo postacie, które w tym momencie są jako cyklowe czy też cykliczne, sezonowe, zwałek zwał, niepotrzebne skreślić, pójdą na standard, czyli na ten non-cycle, ten legacy tak zwany w tym przypadku. A jeżeli ktoś będzie chciał wziąć udział w tym eventiku to nowa ekonomia, nowy start, nowa postać i lecimy od zera przez miesiąc. Tak więc, co jeszcze przy okazji tego eventu? Steam Deck Verification and Improvements, czyli wychodzą twórcy naprzeciw e, ludzi, którzy preferują sobie pograć na komputerach tudzież konsolach mobilnych. Jak zwał, tak zwany Steam Deck jest nazywany mobilnym komputerem, więc dlatego tak to określiłem. Więc będzie można sobie pograć na Steam Decków już tak w pełni. E, przypuszczam, że teraz się też da, ale teraz dostanie ten znaczek Steam Deck Verified, co tutaj mamy na poniższej grafice, więc jeżeli posiadacie Steam Deck i chcielibyście sobie w Ele pograć to myślę, że tu już w tym przypadku będzie to znacznie wygodniejsze, jeżeli do tej pory mieliście taką możliwość i testowaliście, przynajmniej do tego twórcy dążą, Ten na rog Ally na tej konsolce od Asusa Będą dążyć do tego, żeby to działało. Także tu jest ta informacja fans of Steam Deck Rogalay and other handheld devices. Rejoice. We continue to improve the overall experience for controller play. It naturally comes out about the support for handheld devices is right around the corner. Ciekaw jestem czy kiedyś pojawi się last e pack na Switch'a. Bo na PS-a, chyba piątkę i Xbox Series, z tego co kojarzę, to taki plan jest, żeby się pojawiło. A czy na Switcha lub ewentualnie Switcha 2 się pojawi, zobaczymy. no Wtedy by to było całkiem niegłupie, mimo że ja osobiście jestem bardzo przeciwny graniu w hackerslash na padach, ale. Jakby była taka możliwość, to nie omieszkałbym tego sprawdzić. Kolejna sprawa, nowe i zaktualizowane kapliczki Quality of Life Improvements to Dungeons. Ciekawy jestem, co tam ciekawego będzie. Lud Lizard Encounters. Przypuszczam, że to będzie jakaś taka anegdotka dotycząca goblinów z Diablo. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Starship Priority System też mnie to ciekawi, co to będzie. Jakieś priorytetyzowanie e, zakładek w naszych skrzynkach, może będzie coś na zasadzie tego affiliate, czy affiliate, jak, jak to się tam nazywało w e, PoE, że można było przypisywać sobie jakby te starsze. No jeżeli to by było coś tego typu, to by było spoko. E, ulepszenie, usprawnienia do wyszukiwania na bazarze. No, i miesięczny evencik. Jakieś modyfikatory będą dodatkowe w ciągu trwania tego eventu. No i co? We will discuss more details in the patch notes for the event cycle and refresh on September 17th, czyli 17 września. Prawdopodobnie będzie jakiś stream deweloperski, na którym pewnie będą omawiać patch notes oraz cały ten, ten, ten event i ten restart, jakby właśnie sezonowy. Pytanie tylko, kiedy będzie pełny kolejny sezon. Czy to jeszcze w tym roku się doczekamy? No pewnie dobrze by było jakoś tak najpóźniej no w listopadzie, e, może w grudniu. <coughs> Sorry, coś mi tu się w gardle zasiedziało. Cycle refresh Imperial pricing brings a full cycle refresh, transitioning all cycle one one Harbinger of Characters to Legacy. To jest o czym to, co mówiłem, że wszystkie postacie z obecnego cyklu przejdą na, e, na Legacy. Ladder zostanie również zresetowany, nowa ekonomia i tak dalej, i tak dalej. I detale dotyczące tego eventu, czyli tak jak wspomniałem już między 19 września a 20 października i tu jest od razu informacja, this is not patch 1.2, though we are excited to talk about that in future posts, czyli nie, kończąc ten event nie dostaniemy od razu 1.2. 20 października, ale jest informacja, że będzie tutaj troszkę informacji na bieżąco się pojawić tego, na, tego, na, tla, na temat tego pacza, więc możecie się też spodziewać, że co jakiś czas pewnie się tu coś też do mnie na kanale pojawi. Może nie jest to jakoś super regularne, ale co jakiś czas tam staram się coś ciekawego Wam nagrać, omówić i wrzucić. No i co, cycler, refresh to co mówiłem że przejdzie wszystko na Legacy i tak, i tak dalej bo Aberoff będzie dostępny tym razem już od razu, no dziwne by było gdyby znowu była jakaś taka bramka że typu, nie wiem, do zabicia Aberoffa on będzie dostępny tylko na evencie, skoro to był boss prowadzony wraz ze startem 1.1 i... I tyle. We will spice of added. We are not planning to include any balance changes. Czyli w tym przypadku nie będzie żadnych zmian w balansie, więc jeżeli już przetestowaliście sobie jakieś buildy i nie boli was zagranie tym samym jeszcze raz od zera, to będziecie mogli sobie już tym sprawdzonym buildem zagrać. During the Imperial Uprising Event, players will participate by killing skeletons, all manner of them. Czyli mnóstwo szkieletów będziemy tłuc. The Immortal Emperor's head has gotten a little too big for his crown and we must keep him in check. No, rosła troszkę głowa, że już korona się przestała mieścić, taki żarcik, wiecie. No i dlatego tych szkielecików będziemy musieli się pozbyć, żeby troszkę przytemperować naszego nieśmiertelnego imperatora. We will post the community's progress on our social, so you can follow along the, with the calling of bones. There may be... A even, there may even be a reward for such things. Czyli będzie jakiś taki ee, tak, jakiś taki laderek, jakiś taki ranking e, graczy, którzy pewnie zaciukają największą liczbę szkieletorsów. No i możliwe, że jakaś nagroda też za to zostanie przyznana. Kto to tam wie. Along with those changes, the following cycle-wide event modifiers will be enabled for all players, including legacy and new cycle characters, czyli w trakcie trwania eventu będą dostępne te cztery modyfikatory, które tutaj widzicie i one będą dostępne dla wszystkich, zarówno dla postaci niesezonowych, jak i tych, no, tych nowych, e, półsezonowych, że tak powiem to nazwę. E, zwiększone zdobywanie reputacji we frakcjach, zwiększone złotko, zwiększony drop unikatów, no i zwiększony spawn, czyli respienie się, pojawianie się tych nie, nieumarłych przeciwników w monolitach, żeby nabić możliwie jak najwięcej szkielecików. Cycle continue once the month-long event has finished. But the modifiers will revert to their original state. The updates will remain and players' characters will stay in the cycle until either the next cycle event or patch 1.2. Czyli wychodzi na to, że te postacie z tego cyklu, powiedzmy połowicznego, z tego eventowego cyklu, one zostaną. Więc te, które przejdą na legacy za niecałe za 3 tygodnie. To już zostaną na legacy, a te, które stworzymy sobie tutaj na starcie tego 19 września, to one zostaną dalej pewnie jako te już sezonowe, cykliczne postacie do kolejnego eventu lub do patcha 1.2, zależy czy nie przesunie im się po prostu premiera kolejnego patcha, kolejnej aktualizacji. Więc tu jest taki mi się wydaje ukryty smaczek, tudzież może nie dla wszystkich, że albo po prostu Patch 1.2 się jeszcze bardziej przesunie i dadzą jakiś kolejny evencik w międzyczasie, no albo się wyrobią, i faktycznie niedługo po skończeniu tego eventu pojawi się patch 1.2 no no i tutaj jest właśnie ta informacja dlaczego ten cykl będzie zresetowany we have heard you loud and clear about wanting an economy reset and we agreed that this is beneficial for multiple reasons czyli to jest właśnie to o czym wspomniałem był jakiś bug, jakiś exploit który generował gigantyczne ilości złota, to zachwiało całkowicie gospodarką, więc granie na tej gildi kupców czyli Merchants Guild Faction straciło totalnie sens, jeżeli ktoś na przykład zaczął grać w Merchantsach, w to jak coś tam mu się udało sprzedać lub kupić w miarę fajnego, w dobrej cenie, tak, osoby, które przykładowo grały w Circle of Fortune i chciałyby się przyrzucić na Merchants Guild, to w tym tak po miesiącu około już totalnie nie miało to sensu ze względu na ogromnie wywindowane ceny przedmiotów i no po prostu no, no byłoby to mało prawdopodobne, żeby się udało coś komuś kupić i dlatego właśnie Ludzie narzekali, no i oczywiście jest tu też informacja, że wykorzystywanie exploitów i, i no, łamanie przepisów, tam tych regulaminów, które są, no, no nie jest fajne, ale muszą sobie jakoś z tym radzić. Stąd po prostu taka decyzja, a nie inna, że będzie ten refresh, ten reset tego cyklu i nowy start. No niestety są rzeczy, których nie da się naprawić, i nawet jeżeli się w odpowiednim czasie znajdzie błąd, no ale niestety. Tak to wygląda. The second reason is quality of life. We have several requests that would improve the game's quality of life and one waiting for a full cycle part to deploy them is longer than we want the community to have to wait. Czyli właśnie kolejnym po powodem, dlaczego będzie reset cykl jest to, że mają jakieś te kłole, jakieś te usprawnienia ee, i takie uprzyjemnienia, że tak powiem dla nas, dla graczy, dla społeczności i zbyt długo by to było po prostu czekać, żeby je wprowadzić do gry z kolejnym patchem 1.2, bo tak jak wspomniałem wcześniej, nie wiadomo kiedy on tak naprawdę będzie nie mamy jeszcze żadnych dat, żadnych informacji na pewno nie wcześniej jak pewnie w listopadzie, skoro event trwa do 20 października, to nie spodziewałem się wcześniej tego jak nie wiem, w połowie może pod koniec listopada może nawet w grudniu więc no stwierdzili, że jest to dobra okazja do tego, żeby wprowadzić te, te nowości, te takie usprawnienia, uprzyjemnienia rozgrywki. No i to jest po prostu kolejna taka opcja. While well, the ability to deploy cycle changes won't always happen, this upcoming event seems like the perfect time to do so. No, dokładnie. Czyli po prostu jest to dobra okazja, żeby wprowadzić jakieś nowości. Ostatnie info, quite simply, we have many things we want to implement sooner rather than later, and our players Have been offering great suggestions, on which we want to act. Oczywiście wsparcie ze strony społeczności, ze strony graczy na Discordzie, na forum, na, na w tych narzędziach do reportowania różnego rodzaju bugów, błędów i tak dalej wbudowanym w grze. Na to wychodzi, że działa, bo do twórców cały czas spływają pomysły, jakieś e, podpowiedzi, co by można było zrobić, co by można było zmienić, co by można było dodać. Jeżeli też macie jakieś pomysły, śmiało korzystajcie, nie bójcie się, nikt was nie ugryzie. E, no i tak to mniej więcej wygląda. Tu jest oczywiście info, że jeżeli macie to, co, to, co przed momentem powiedziałem, jeżeli macie pomysły to Wasze wsparcie jest jedną z najbardziej ważnych rzeczy dla twórców. Piszcie do nich na forum, na Discordzie, są otwarci jak najbardziej. No i oczywiście, na koniec, mamy podziękowanie ze strony Last Epoch i oraz 11 Hour Games, całej ekipy, za wsparcie, zarówno właśnie pomysłami, za wsparcie w postaci wykrywania jakichś błędów, bugów, no i przede wszystkim też za wsparcie finansowe w postaci zakupu różnego rodzaju paków punktów, za które można kupować sobie skiny, jakieś pety, portale, inne pierdłki. Jeżeli byście chcieli coś nam być, jakiegoś supporter paka, ja odsyłam was do mojego sklepiku w Nexusie. Za każdy zakup z mojego sklepu część hajsiku wpada również do mnie, więc za każde takie zakupy wsparcie w tej formie jestem wam wdzięczny. I tyle, tyle ode mnie. Link wam do podrzucenia, oczywiście, do całego tego. Po prostu standardowo w opisie filmu, do Nexusa linki. Wszystkie tam też będziecie mieć, nie do moich mediów społecznościowych i tak dalej. Zapraszam na Twitcha, zapraszam do oglądania kolejnych materiałów. Do zobaczenia, trzymajcie się, cześć.